Dzień dobry. Z tej strony Gwiazdny Klucz oraz siostra. No i oczywiście gramy w najlepszy zestaw do przeprowadzek, czyli doniczek i jajko. Inaczej mówiąc, Moving Out. Od śnieg, nie pamiętam który, bo nie sprawdziłem nawet. Piękny domek letni. 23 rzeczy, miliony rzeczy, dużo okien. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pewnie jak zwykle zepsujemy wszystko. Spróbujmy nie tłuc okien może. Mówi ta, która zawsze tłucze okno. To bardzo elegancki domek wakacyjny. Każdy dzień to wakacje, gdy możesz nosić ciężkie przedmioty. Normalnie jak jakaś reklama to brzmi. O, skrzynka na liszty. Masz. Dobra, to pa. Ja myślę, że... Moje krzesło. Ja zepsułem płoty właśnie? Ups! Ale fajne! Co fajne? No zjeżdżalnia! A ja wbiegnę po niej, zobaczysz. Widzisz? I teraz jeszcze stoła tam zjadę. O ile w ogóle to jest możliwe. To ma być. No, to zjechałem już stoła. Nie, 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 postać, nie! Nie miałaś spadać. Ale trzeba jeszcze go przepchnąć, tak? A kto mówi, że trzeba przepchnąć? Ja na razie zrzucam po prostu rzeczy. Dobra, to ja też najpierw pozrzucam. Tak, gnoma żeby... bierzemy ze sobą. Nie, nie, postać nie. Postać nie. Dobra, to ja poupycham już te mniejsze, które tu są. Powyrywam kable może. A rób to co chce ta. Ważne, żebyśmy zdążyli. Nie zepsułam telewizora. Widziałem, że zepsułaś. Ty zawsze przyjesz telewizor. No nie da się inaczej. Ja go nie zepsułem, jak raz go niosłem. Raz. No. Nie. Bo tylko raz ja dostałem telewizor. Zabierz go sobie częściej, jak chcesz. A kto mówi, że chce? Tylko mówię, że ty psujesz telewizor. Nie to. Postać łap, łap, pudełko, to takie... To jest dekoder, czy podnóżek? Nie wiem, mi się wydaje, że to jest dekoder, no bo wiesz, leżało to jednak na... Na... pod tym, pod TV. A. Ja bym powiedział, że to prędzej podnóżek, ale niech ci będzie. Nie stół. Dobry postać. Kij nie bierzemy. Czego? Kij baseballowy. To były golfowe. Boże, golfowy. Dobra, to nie bierz. Co to za wazon jakiś? A dobra, to jest to na kije. Ja już myślałem, że wazon. Ja widzę, że moje skojarzenia są jak zwykle w formie. Nie, nie tu postać. Zły przeprowadzkownik. Zły doniczek. Ty to masz wrzucić na stertę, no jasne. Nie ma szans. Na co? Na to, żeby mi ta postać dobrze układała moje złomy, które chcę układać. Kanapę spróbuję zjechać. To próbuj, a ja ułożę jak najwięcej rzeczy. Mam też 23, a czas nam już prawie skończył na złoty medal. A plastikowy medal? Wiem, na medal żółtego plastiku, nie musisz mnie pouczać. Ja to wiem, tylko ja powiedziałem tak, jak to powiedział zwykły Job, który się nie zna na medalach. Ja sam tego nie wniosę. Za dużo roboty. Ja widzę kotozegar? I tak, na jakiejś ścianie jest kotozegar. Widzisz tutaj? Oto tutaj. Po to zegar. Coś, co ty powinnaś mieć w pokoju. A jeszcze nie masz. Mów nie. Głośniej, bo mikrofon cię może nie słyszeć. Jeszcze podkreślając. Nie w takim sensie, ogólnie masz mówić głośniej, a nie, że w tamto coś konkretnego. Pamiętaj, że mój mikrofon jednak jest zrobiony w taki sposób, żeby nie wykrywać suszarki z drugiego pokoju. Więc no. Więc jest dosyć restrykcyjny co do swoich możliwości. Znaleźć to krzesło. Moje jajo jest piękne. No bo jest tak naprawdę wylanym lodem w rożku. Które udaje jajo. Tak. Dobra, popa stół. Łóżko chodź. Już jedzie na dół. Nie jedzie. Jechało. No teraz już tak. Walizkę bierzemy. A rób to co chcę, też ci mówiłem. Ja się tutaj zajmuję mądrzejszymi rzeczami. Jak na przykład to. Idę po toster. Wow, lodówki nie trzeba brać. Bo nie ma w tym domu lodówki. Jest! To chyba pierwszy raz, kiedy jej nie trzeba wziąć ze sobą. Nie chcę też cię straszyć, siostra, ale mamy dopiero 11 rzeczy wsadzonych, a 23 trzeba.
Więc to się wszystko tutaj nie zmieści. Aj tam, aj. Pewnie niedługo trzeba będzie zarzucić to ułatwienie, że rzeczy po wniesieniu znikają. No. Ale to tylko, jeśli naprawdę się nie będą mieścić i ty będziesz lamić za bardzo. Bo jak wiesz, ja jestem mistrzu, ja nigdy nie lamię, ja zawsze daję radę. Tak, tak. A co, ostatnie odcinki nie udowodniły tego? Jak już było 3 czy 2, bo już nie pamiętam. Teraz będzie trzeci. Jesteś pewna? Tak. Okej. A teraz siostra pomaga i tak. Boże, jak ty nie umiesz? Umiem, tylko że jest tego za dużo. Trzeba to wszystko pownosić. To najpierw kanapa. No łatwo ci mówić, jak kanapa mnie tak zablokowała, że nie mogłem niczego wziąć. Dobra. Chyba najpierw jednak z tym. Co ty robisz, siostra? Ty umiesz układać? Ja nie układam, wrzucam. Aha. Zatem pamiętaj, że ja się zajmuję układaniem na stertę małych przedmiotów, a nie układaniem wszystkiego. Raz nie da się wejść. Znowu coś zapierdziało w tej grze. Jak nie da się wejść? Przecież ja tu wchodzę dobrze. To pomagaj, siostra. Z tym stołem. Trzeba go wrzucić. Opak. Co na opak? Było dobrze. Tak musimy. Niekoniecznie trzeba było tak. W ten sposób też można. Naruszasz się, czy nie? No, halo, przygotuj się do rzucania. No, co ty zrobiłaś? No, szykowałam się, że do rzutu. Tak się szykowałaś do rzutu, że rzuciłaś w złą stronę. Wiesz, to specjalnie to robię, żeby było więcej znamień. Dobra. To jeszcze... Łóżko. I jeszcze jakaś jedna, inna rzecz. Jeszcze były sprawy... Kanapa. A co niby robię? Próbuję wejść, bo to nie jest proste po tą górkę. Mogłeś pójść schodami. Nie, schodami by zajęło to jeszcze dłużej. Nie. Tak? Ja właśnie się znam. Już byś był na górze. Nieprawda, nie byłoby mnie jeszcze na górze. Teraz byś mi już pomagał. Nieprawda, dopiero teraz bym zaczął pomagać, albo jeszcze później. Mhm. Tak, pod schodami się jeszcze gorzej włazi. Zostaw, czemu ten teleskop tutaj przeniosłaś? Teleskop. Nieważne. A teraz wrzucaj tą kanapę. Dobra. Wrzucanie wszystkiego na siebie to jest dobry pomysł. Przecież ja to ciągle chciałem robić. No, to teraz łóżko trzeba wrzucić. I się udało na czekoladowy medal. Więc jest dobrze. Co no. Teraz to... Właśnie mi się przypomniało. Mam dziś urodziny. Gratuluję. To zakłamacz z tego doniczka. To nieprawda, nie mam dzisiaj urodzin. Przenosisz pudła w swoje urodziny? To najlepszy możliwy prezent. Znam dużo lepsze prezenty. I widziałem znowu... Bo tam jest sterta obiad. Ale ja za każdym razem... To zajęło nam 7 minut? Tak. Pojeździ na snowboardzie. Unikaj śniegu, nie biegaj po schodach. Czyli będzie trzeba bez chodzenia po schodach i bez śniegu. I tak już załatwione. Także dziękuję za ten odcinek. To no, tyle. What? Jeszcze jeden. To serio, myślałem, że to już koniec, przecież dopiero mamy 9 minut. Dużo. Nie, to jest bardzo mało jak na odcinki. A więc tak, domek piętrowy z garażem i samochodem, który pewnie zrobi jakiś bałagan. 16 rzeczy w 4 minuty. Maksymalnie 8.20. Dobra. Tu mieszka najlepsza sportsmenka w Pacmore. My, pracownicy przeprowadzek, możemy wiele się od niej nauczyć. Co to za owca? Gdzie owce? Podobno codziennie się rozciąga. Czy owca została przejechana? Musi być bardzo wysoka. Co to jest? Są za owce, chyba je weźmiemy. Nie wiem, ale są jakieś plamy, na które radziłbym uważać. Samochód mnie potrącił. Ślizgacz się po tych plamach. Owca, chodź, łowca.
A, ją trzeba spakować. Co? Na pewno będzie ciągle uciekać. Nie wiem. A samochody trąbią na nas za to. Same się trąbnijcie, samochody. Umarła. Wrzeszcz ta owca, ale umarła se. Jak wiem, czy zaniosłeś, to ona umarła. Skamieniała, nie umarła. Ale zmartwa. Albo jest pod wpływem klątwy... Chyba Midasa to się nazywało? Leki flaming! I ukradli nam flaminga teraz przez ciebie. Flaminga. O, karton z klozetu. Standard. Po prostu karton z klozetu jest standardem. A czemu klozeta nie można wziąć? Biorę flaminga. Ej! Ona jednak ucieka pomału dalej. Tam jest kusi zegar. No jest, i w związku z tym co? I lodówka. Razem niestety trzeba wziąć. Nie widziałaś, jak ja tam wlazłem, wcale nie widziałaś. Widziałam, jak wlazłeś. To w jaki sposób? Taki. No, bo to jest najlepszy sposób. Najszybszy i najmądrzejszy. Tylko najmądrzejsi z mądrych potrafią tak włazić. No i ty. Czyli jestem najmądrzejszą z mądrych. Nie powiedziałbym tak o rozbitym jajku, który udaje bycie rozlanym lodem. Ale niech ci będzie. Nie mam zamiaru się kłócić, bo w sumie mi się nie chce. No. Ale widzisz, nareszcie samochody mogą nas przejeżdżać. Coś, o czym marzyliśmy od początku gry. Nie marzyliśmy. Co, może ty nie marzyłaś, ale ja marzyłem. Serio chciałeś, żeby cię podmieciły auto? Chciałem, żeby była możliwość wybiegnięcia na ulicę i zostać przejechanym przez samochód. Przecież od początku to ci mówiłem. Telewizor muszę brać w ten sposób. O, mikrofonówka. Co rozwaliłam? Telewizor. A co innego? Nie, coś jeszcze spadło. No szyba, ale to ja ją rozbiłem. No. 10 rzeczy wsadzonych już. A wszystko jest tylko w kąciku. Trzeba zapiluj owcy, żeby nie uciekła. To teraz pora na najgorsza. Lodówka. Ona nie jest najgorsza. Nie jest, a z nią największe problemy zawsze mieliśmy. I pod samochód. Owca się pomału aktywuje. Więc trzeba uspokajać regularnie. No. Ale my mamy brudne stopy. No co się dziwisz, po oleju samochodowym łazimy. O, coś się fajczy. Gdzie niby? W piekarniku. Nie jest ważnego. Jakoś w przypadku się dom spali. No właśnie. Ale co nas to obchodzi? My tu jesteśmy od przeprowadzek, nie od remontów. Dokładnie. Niech sami za to zapłacą. No. Że nam dobrych warunków nie zrobili. Co? Biorę zegar. Pomożesz może z tym stołem, to zdobędziemy jeszcze plastikowy medal. Srebrny, jak już. Mamy 20 sekund, to może jeszcze byśmy zdążyli. Nie, nie ma szans. Jeszcze dwie rzeczy poza tą. Więc jeśli już będzie medal z aluminium. Dobra. I poleciało. I nie chyba pobudziło trochę tego oleju. Siostra, pomagaj. Nie, nie pobudziło się. Dobra, ostatnia rzecz. Lecimy! Na Szczecin. To już gra sama pokazuje co. Oczywiście, że ta kanapa. Jakby inaczej. Nie mogło być coś jednoosobowego. A chociaż... Dobra. Chwila, muszę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną zrobić. Chcesz być złodziejem? Chcesz to stłuc? Tak. Serio? Pomożesz, siostro? Bo ja chcę po prostu obie te rzeczy zanieść, ewentualnie tłukąc je. Więc rzut. No, to jest chyba stłuczenie odporne. No. Zanieśmy to. Dobra. Ej, będziemy mieć brązowy. Powiedz coś. Dobra, no to biegnijmy szybko w kanapę i wstawiajmy.
Dobra. Udało się na srebro. Czy jak mówiłem, amulinium. Szkoda, że mamy dzisiaj wygodnych butów. Ja użyłam wkładek Smooth Moves, TN. Czyli... Wkładki Smooth Moves? Powiedz o nich coś więcej. Czemu ty to mówisz? Ja powinienem powiedzieć. Zajdę 5 łatwych podności o wysokości 12,99 dolara amerykańskiego plus dostała. Ty też możesz chodzić jak po chmurach. Myślę, że zamówię moje wkładki Smooth Moves TM już dziś. O, pan samochód potrąciliśmy wracając stąd. Ostre. Normalnie mango. Teraz zakupy mango. No. Nie daj potrącić się samochodom. Popsuj trofea. Nie upuść się. Czyli musimy nie dać się potrącić samochodom i nie wpaść ani razu w plamę. Ja się potrącić nie dałam. Owca się dała potrącić i ja. Dobra, muzyczka dalej piękna. Mamy 16 minut, więc jeszcze jeden może. Jedną przeprowadzkę jeszcze damy radę. A może dwie. Ktoś ma tu uczulenie na wełnę? Chyba i... Wspaniale, właśnie dostaliśmy telefon z farmy Smarko Jagód? Siedzi największej farmy w Pacmore. Aha. Tak, fuj. Tak, teraz to mówisz fuj. A na co dzień to kto uwielbia takie rzeczy? Przestań. Ale ja nawet nie zacząłem. Dobra. 14 przedmiotów, 4 minuty 10 sekund. Pełno błota, jakieś świnie, kurczaki, krowy. Pewnie je trzeba znaleźć. Wiesz, to chyba właśnie wiem, co będziemy musieli tutaj znosić. Zwierzaki. Tak, tak, patrząc na wielkość ciężarówki, to wiadomo, co to będzie. Będziemy musieli zwierzaki wszystkie wyłapać. O Boże. A pewnie będą nam uciekać. Nigdy nie zdarzyło mi się przynosić zwierząt hodowlanych. Nie, wcale nie nosiliśmy przed chwilą owcy. Po prostu pomyśl, że przenosisz podczastą mikrofalówkę. O Jezu, nie, to są grabie. Naszej zagłady. No mówiłam, która biega, beczy i śmierdzi na całą ciężarówkę. Dobra, to ja wezmę kurę. Biorę owcę. Kurczak, chodź tu. Kurczak. Biorę owce! Mam owce! To teraz trzeba ją zanieść. Trzeba rzucać nimi! Zepsułem. Ej, utknęłem! Serio, się ruszyć nie mogłem. Dobra, niestety pilnuj, ja spróbuję to pozbierać. Ja też! Au, grabia. Nie mówię, że nie, tylko że... O Boże, krowa! Kurczaki gorsze! Mam jedną. Też mam. No i znowu utknęłem w siat. Nie. Dobra. Au, grabie. Dobra. Idę po co to jest? Chodź po krowę może. Owca jest... Krowa jest dwuosobowa. Okej. Okay. Ale dobra, owce złapałem tu krowę później. Tylko uwaga teraz na... Czemu ta owca się tak wierci? Kury się nie wiercą. Nie, owca wracaj. Nie wierzę, au grabie. Tak, zawsze będę mówił au grabie, jak wpadnę w grabie. A ja wpadłam w błoto. To fajnie, ale... No, ty przynajmniej nie masz tej głupiej owcy, która się wierci. Mam owcę. Ale twoja się mniej wierci niż ta moja, jestem tego pewien. Dobra, idziemy po krówę. Ty mi tu siadę jeszcze dobrze je blokuje, mimo wszystko. Au grabie. Au grabie. Ja mi się nie da się posprzątać. Uciął. Dobra, mam krowę, mam meczkę. Mamy meczkę. Mam meczkę sam, bo ty oczywiście w grabie stanęłaś. A meczce się nic nie dzieje w grabie. Dobra. Trzymaj siostra, zaraz ją złapię, to ją rzucimy. Biedne zwierzęta. Nie w ten sposób, przecież mamy rzucić. Trzeba na płasko ją. Ona stąd ucieknie. Nie ucieknie. Ucieknie. Ja ci to mówię, meczka ucieknie. Dobra, co zostało? Kurowa. Au, grabie. Kliniuk. Dobra. Kurki i świniki. Chodź, kurczak. No to próbuj, siostra. Złapać. To chyba złoto będzie. Uciek. Kurczak, uciek. Cię strasznie rzucają. Nie rzucają, ale uciekają. Meczkę. Mówiłem, że uciekną. No bo trzeba je uspokajać. Nie trzeba uspokajać, tylko siano musi je blokować. Już ci to mówiłem, siostra. Trzeba rzucać tak, żeby siano je blokowało.
się nie uda. No co ty zrobiłaś? Przecież odkładaliśmy już Mećka, ty udali trzymasz specjalnie po to, żeby uciekła. Nie. Dobra. No to nie obracaj proszę tej krowie. No się sama się obraca. Sama się obraca zawsze tak, żebym ja jej nie mógł złapać. To wnosimy krowę. No i po co ją trzymasz? Puściłam ją! Sama zaczynała wybiegać. No a mówiłaś, że wystarczy jej uspokajać. No to uspokój ją. Halo? Puściłam. No, po to, żeby uciekła. My musimy rzucić zasianość, to mówiłem siostra. Tutaj mi za jest zadek złapać. Sama się obraca. No tak, wiem, że sama się obraca. Ale ci to mówię specjalnie. To ja mam obracam, ale mówię tak specjalnie, bo ty też tak gadałaś. A wtedy naprawdę. Hop. Znaczy. To potrzymaj ją, ja ty zaraz zbuduję blokadę z siana jakąś, na szybko. To mam lepszy pomysł, pójdź po resztę zwierząt. Właśnie chodzi mi, nie zdobędziemy i tak złotego już. Ale tutaj wystarczy mi zablokować sianem, to nie jest trudne. Puść ją, proszę. Widzisz? Mówiłem to od początku. A oczywiście wiem, może... Koryto trzeba. To bierz koryto, ja łapię kurczaki. Dwa plusie. Nie mam kurczaka. Dwa korytka będą. Jak dwa? O! Nie, tylko jed... A nie, faktycznie dwa. Au. Tak przylazło? Pies. A, no tak ona znowu jest. Całe szczęście cię nie jest nastroju na śpiewanie, więc... Ja łapię świnioka, a ty się szykujesz na koryta. Które? To drugie najpierw. Czyli tak. To z tyłu. Super. Niby ucieka tak naprawdę pomógł sobie tą. Coś mi mówi, że kurczak zaraz jakiś wyjdzie. Tak? Coś mi się naprawdę wydaje, że kurczaki zaraz uciekną. Już zaraz będzie brązowy medal. No i będzie brązowy. Cieszę się, że w ogóle zaliczyliśmy. Jeszcze dla bezpieczeństwa to kolejną dawką siana może. No. To buduje. Weź ostatek na wszelki wypadek, żeby się koryta zmieściły, a żeby zwierzęta nie mogły uciec. No i uciekły. Musiałeś, jak było dobrze. Musiałem, siostra. Gdybym tego nie zrobił, to by kurczak i tak uciekł. A tak to tylko Mećka. A mówię, dobra, trzymam ją siostra, przynieść siano, żeby ją zablokować. Mećka mi wrzeszczy. Dobra. Trzymam ją. Fajnie by było, gdyby postać nie chciała w ogóle siano złapać. Dobra. Czy my to w ogóle zaliczymy? Chyba jeszcze jednego siana dobrego. Chyba, że my po prostu nie umimy. Dobra. Nie, nie ma szansy, muszę korytko przynieść. Pomogę ci. Żeby krowa uciekła. Dobra, chcesz tam puszczaj, zobaczymy czy ucieknie. Dobra, zablokowałem na szczęście. I rzucamy korytko. Dobra, teraz krowa już nie powinna móc w ogóle się ruszyć. Co ty zrobiłaś, siostra? Nie wiem, próbowałam je wynieść. No takie ty ustawiasz, że trzeba naokoło iść. Te wszystkie plany błota. Dobra. Co ty robisz? Dobra. Może uda się zaliczyć. Przecież mówiłem, że się uda. Może. Proszę. Wszystkie zwierzęta zmieszczone, siano. Zmieszczone. Skąd? U ciebie ten talent w przenoszeniu kurczaków. Co kłamiesz? To ty umiesz talent, a nie twój towarzysz.
się tak ufka. Nieprawda, tajemnica tkwi w tym, że jesteś rozbitym dzieckiem takiego kurczaka. Jak nauczyć się nauczyć mówić po kurczaku? Czemu? Czemu? Aha. No przecież mówiłem, to jest rozbite dziecko kurczaka, nienarodzone. Dobra. Ale wcale, był plan, żeby się nauczyć. Ale myślał kogut o niedzieli, a w sobotę jeb mu ścieli. Widzisz? Mówiłem, że tak się gada. No tak. I jedziemy z farmy. Oczywiście ja zostaję. I serta owiec była. Teraz zwierzęta w dom latać. Uwaga, uwaga. Narusz gniazda? Unikaj grabi i znajdź przyjaciół w zagrodzie, co? What? Dobra, nawet nie rozumiem, o co chodzi. Unikaj grabi nierealne. Tak więc, no cóż, 26 minut. Więc starczy. Jego jeszcze na koniec proszę o ogłoszenie o nowym pracownicu. Pracowniku, patrzcie, kto postanowił przejść na drugą stronę drogi. Przedstawiam wasz najnowszego pracownika, to Henrietta, czyli jakiś kurczak. Ja tym gram! No tak, tak, ale to dopiero w następnym epizodzie. Na dzisiaj to tyle. Pa, pa! Ło, patrz, będziemy w rzece pracować. What? No. No to ja dziękuję, do zobaczenia, w ogóle pa, pa. Siostra tylko jeszcze przygotuje sobie kurczoka. Nie, ja to mogę już. Przygotuj dzisiaj. Niech już mają trailera, tego co będzie niedługo. Takie standardowe dosyć. No dalej, szybciej, siostra. Mojego gołębia możesz ukraść. Ty kradziejko gołąpi. Wiedzę, że tutaj chyba za dużo nie ma opcji ustawiania. No to w takim razie. Dziękuję bardzo. Już chyba koniec. Siostra, nie przesadzaj z tym ciągle mieszaniem. Musimy kończyć odcinka przecież. Będziemy, żeby coś, co ci pasuje i szybciej, bo ja już chcę się pożegnać. Dobra, gotowy? No to do zobaczenia w następnym epizodzie. Trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej.